Witajcie serdecznie, Turiwicz z tej strony. Ten filmik krótki bardzo jest dla wszystkich osób, które pytały mnie o to, jak szybko wylewelować postać 60-80 na 70 Jar of Souls. No i właśnie to wam pokazuję jak. Jar of Souls jest kluczem, moi drodzy. Tworzymy grę na Torment 6, szukamy wykrzyknika na mapie z tym questem. Jeżeli on tam jest, to próbujemy tam dojść i przeżyć. Jeden strzał, jesteście martwi. No i oczywiście nie zapomnijcie wziąć na pokład rubinu do hełmu. No i oczywiście pierścień pokojowego ognia. Tak. Właściwie, jaki jest system? System jest następujący. Otwieramy Jar of Souls. Tutaj czaimy się gdzieś przy rogu. W tym miejscu też wyjdą stwory, więc za chwilę będziemy musieli uciec troszkę do góry. Ale sprytny mag na pewno sobie poradzi. Tak jest. Czekamy, aż timer się skończy. Jeżeli timer się skończy, no to szybko podbiegamy do słoju z duszami. Słoj to z duszami, można by powiedzieć. Klikamy i oczywiście cieszymy się levelem. I próbujemy teraz przeżyć. Oczywiście możemy rozłożyć ręce i się poddać. I po prostu zginąć, no ale dumny mag musi przeżyć. Tak? No, musi. Więc dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam pomogłem. I zobaczymy, czy na premierę w ten sposób się zachowa. Na razie, cześć. Thanks.